Panie marszałku, panie premierze, myślałam, że skoro przygotował pan taki materiał informacyjny, to wyjdzie pan na mównicę i z dumą opowie to, co zrobiliście przez te 7 lat. A przez pierwsze 6 minut obrażał nas pan, pozbawiał godności i mówił, że nie zrobiliśmy nic albo sprawy Polski nie są dla nas ważne i sprawy polskiej kultury. Prawie 7 minut, dlatego pan prosił o przedłużenie czasu. Ale tak naprawdę chciałabym dowiedzieć się, czy nowoczesnością jest dublowanie instytucji, tak jak Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte, czy Centrum Solidarności, Instytut Dziedzictwa Solidarności. Przecież to są te prawie kilkanaście metrów odległości, czy Muzeum Żydów Polskich i Muzeum Getta. Czy to jest nowoczesność, czy nowoczesnością są te muzea, w które inwestujecie w mury, a nie inwestujecie w wystawy i w ludzi? I chciałam się dowiedzieć, że skoro jest tak wszystko świetnie i doskonale, to ile osób więcej uczestniczy w wydarzeniach muzealnych organizowanych w ostatnich latach? Po pandemii, bo rozumiem, że to będzie taki odnośnik, bo czas pandemii to jest coś innego. I panie premierze, nie ma wasze muzea, to są muzea nas Polaków. Muzeum Narodowe nie jest muzeum PiS-u, jest muzeum wszystkich Polaków. Muzeum Sybiraków jest także muzeum wszystkich Polaków i proszę pamiętać, że to także Platforma rozpoczynała budowę i tego Muzeum Projektowania i Muzeum Historii Polski. Więc jeżeli mówimy o historii, mówimy o naszej wspólnej historii i proszę nas na tej sali nie dzielić. Dziękuję.